No mów! Dzień dobry, ogółem chciałem powiedzieć. Szanowne państwo, chciałem pójść pieco spalić. Tak, właśnie. A co wczoraj? I wstawałem co wczoraj było? I wstawałem... Ja do drugiej... Przepraszam bardzo, ja do drugiej w nocy stawałem non stop, kurwa, rozpalać piec. A on się sobie leży i sobie śpi. Chrapie. A on? On ma wszystko w dupie. A on? Zakubek! I mnie tu w głowę i mam rozciętą głowę. Tak, czekam, i na policję już. Czekam na policję, może karetka... A co nie... powiedział? Zabij mnie! Nie zabierze. Wczoraj non stop zabij mnie, non stop zabij mnie. Ja nie jestem, ja powiedziałem, że ja będę tutaj stąd się wyprowadzał. Ta patelnia to wszystko, aha, co... Dowód trzeba przynieść. To niczego ogółem tutaj nie będzie. No stop! On doprowadza po prostu do takiego stanu, że po prostu tu nie można wytrzymać. To nie dziwne, że tutaj mury powstawiali, że nikt tutaj... O, był wczoraj na podwórku, wyszedł, było czterech chłopów, gałkami w niego rzucają. No to wiadomo, jakim on jest. I na ten temat ja właśnie chciałem to powiedzieć. Ja powiem, jak było. Ja siedziałem, a on do mnie z rękoma zaczął się rzucać, nie wiadomo jakie rzeczy, chciałby jakby zawładzić kimś, na pewno nie mną. I po prostu ja tu wstałem, nie, jego nie uderzyłem w twarz, tylko z chlapaka to dostał, żeby się uspokoił. I to właśnie tak było. A on krzyczał, że ja go pobił pod oko. I to wam chciałem właśnie powiedzieć. Czy atmosfera jest nerwowa? Po prostu każdy się dziwi, że ja mam po prostu silny charakter. Że po prostu każdy mówi, ty powinieneś dawno się stąd uciec już. Witam serdecznie widzów. Poranek i poranek, gdzieś godziny. Po godzinie 8 jest już. No i cóż u Krzysia może się dziać? Ja nie wiem, czy będziecie widzieli stąd, ale spróbuję wam pokazać. Co już oni tam kurwa nawyprawiali? Dwa jełopy. Powinno być widać trochę zbliżej. Chyba każdy taki samochód pozna. No raczej tak. Oczywiście przy Krzysia bramce. Więc chłopaki coś już nawyprawiali. Na razie nie zachodzę, bo nie chcę mieć problemów z policją. Więc zajdę trochę później, się dowiem. Ciekawe, kto na kogo wzywał. Czy na mnie tym razem Krzysio wezwał? Czy na siebie samego? Czy na pana majora? Czy może pan major na Krzysia? To już trudno powiedzieć. No w każdym razie tak każdy taki samochód rozpozna, wiadomo o co chodzi. Stoi dosłownie pod bramką pana Krzysia. Także... No, będą ciekawości dzisiaj. Chętnie się dowiem, o co chodzi i o co chodziło w ogóle. I skąd ta policja się wzięła z rana. Jestem bardzo ciekaw, co tam kurwa z tą policją wyszło. No, ale będę wiedział dzisiaj. Jak tylko policja pojedzie, to będę wiedział. Po co przyjechała policja? No, na wezwanie, tylko kurwa, kto wzywał. Czy major, czy Krzyś? Jestem ciekaw. I czy na mnie, czy na siebie? Nawzajem. No, tego też jestem ciekaw. No takie to życie z nimi, no, nie jest lekko. Nie jest lekko nagrywać, nie jest lekko kurwa to filmować. Na trzeźwo powiem wam szczerze, że tam nie ma po co zachodzić nawet. Już lepiej pierdolnąć, chociaż kurwa z dwie butle piwa, kurwa, to wtedy jakoś się kurwa człowiek luzuje, a na trzeźwo to jest kurwa masakra. A ostatni dni to miał takie traumatyczne kurwa, i jeden i drugi, obydwaj. Ja tutaj ani nie wywyższam majora, ani nie wywyższam Krzyśka Kononowicza. Obydwa mają taką kurwa jakieś w pizdu załamanie nerwowe, że ja nie wiem o co im chodzi. Nawet z tym oskarżeniem, że ja im paczkę zajebałem, która jeszcze nawet nie dojechała do Białegostoku. To jest śmieszne, no. No ale trudno, no cóż zrobić, no. No stoją długo, stoją, wiecie widzowie, że oni stoją już sporo czasu. Mimo tego, że światło zapalone, ale stoją sporo czasu. Kurwa, nie mogę tak z piwem stać. Stoję już, kurwa, dobre 15 minut. Bo ja zdążyłem zajść do sklepu
kupić piwo, zajść po kamerę, wrócić, a oni dalej tutaj stoją. Niezła afera. Musiała tam wyjść. Może Krzysia zamknął, jak on tak ostatnio, kurwa, chciał się samobójstwo popełnić, czy coś, nie? Chociaż nie pierwszy raz. Także mówię, no. Jestem, kurde, bardzo ciekaw. O co kamantom jest, tak naprawdę? Nie wiem, nie obejmie teraz chyba. Nie widać. Musiałbym, kurczę. A nie będzie widać. No nie widać, cholera. Nie widać samochodu. No, także mówię, będę chętnie dzisiaj się dowiem, dosłownie newsy z rana. Oczywiście oni się nic nie przyznają, a ja to spróbuję tak zrobić, żeby właśnie się ich nie pytać. Zobaczymy, czy sami się wysprzęglą, czy będę musiał ciągnąć za język. Oda, no zobaczymy, no. Jestem bardzo tego ciekaw, wiecie, widzowie. Czy oni sami się wysprzęglą? Czy, kurde... Czy pociągnąć będę musiał za jęzory, żeby powiedzieli, kurde, czemu była policja i co się stało z rana, bo to jest dzisiaj rano, no cholera, jest po 8 godzinie dopiero. I to niedużo, nie 15:20 po 8. Jestem tego, kurcze, cholernie ciekaw. Pewnie wy też. No i zobaczymy, czy panowie, kurcze, muszę chować te piwo cały czas, żeby nie luknęli, bo zaraz przyjadą tutaj do mnie. Czy panowie się przyznają, kto na kogo policję wzywał? No bo ktoś wzywał. Chyba, że Kargul wzywał. Chyba, że Kargul wzywał. No ale nikt nie wychodzi, nie ma ruchu w ogóle. Ale chyba panowie policjanci już siedzą w samochodzie, bo światła są odpalone. A wcześniej były zgaszone. Jak byłem wcześniej, bez piwa. No jestem tego, kurde, ciekaw. No ale... Dałem dla was tą pożywkę i na pewno się dowiecie, o co chodziło, tak naprawdę. Bo tego to ja nie wiem, szczerze mówiąc. Zaszedłbym, ale kurczę, nie chcę mieć z nimi styczności zbytnio. Pewnie po południu, albo jeszcze nawet za godzinę, tylko policja pojedzie, to ja zajdę do nich i zapytam się tak naprawdę, o co tam kaman? O co tam się, kurwa, stało się? No, bo tego to nie wiem. No, trzymajcie się, widzowie. Na razie. Co się stało w głowie? Świąt nie będzie. Szanowni Państwo, kochani moi, dzisiaj rano zostałem pobity przez swego lokatora Wojciecha Suchodolskiego. A wczoraj co? O tym kubkiem głowę, 3,5 cm rozcięte głowę mam. Proszę bardzo. Rozciętą? Obserwowana. Nie, rozcięta. Tak. Na policji. Bo jest napisana karta informacyjna przez lekarza pogotowia ratunkowego. Była policja, była pogotowie. Zawieźli mnie do szpitala świętego. Mam głowę zszytą. Gdzie jest szyt? Jarek. Będziesz miał bliznę. Andrzejewski śmieje się tylko z tego, że ja zostałem pobity. Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. A ja wreszcie pójdę do więzienia, ale zadowolony jestem w więzieniu, chociaż ludzie będą zadowoleni z tego. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Słyszałem, że dużo przyszło kopert i pocztówek i tak dalej. Słyszałem, że doszły też pieniążki jakieś. Dostaliśmy. Czy pan Krzysztof może się na ten temat wypowiedzieć? Szanowny państwo, mogę najpierw się wypowiedzieć. Widzicie, co na głowie jest? Nie, i parę złotych. Nie, będę mówić do śmierci. A złoty, szyli ciebie. Że mam głowę zszytą. Że mam głowę zszytą. 3,5 cm rozbita głowa przez majora. Pozdrawiam Patryka i... Jest. Ja zaraz o patrulek zobaczę. Jedziemy i będziemy się wymalowywać. Czy jest 3,5 cm? 3,5 cm? Coż pan mówisz? Tak jest napisane. I... Ma całe te, że niby zszyte, ono stop kłamie. To nie zszyte, tylko masz przyklejone.
niż szyte? No pewnie, że nie. Nie? Nie. A pokazać? To pokaż. Proszę pokazać. Panie Maja, panie Krzysztofie, proszę pokazać dla widzów. No tak naprawdę tutaj ja nic nie widzę. A nie proszę, ma szytego. Proszę. No nie ma, naprawdę panie, panie nie Krzysztofie. Ma? No nie ma, no. No pewnie. Nie, a tu co? Gdzie to szukać? A tu co? To chyba ślepy. No delikatnie może. Ślepy. Z dwie szwy. Z dwa szwy. Weź połóż to. Mhm. Czekaj, odciągnij, a ty załóż. Gdzie to? Tu? No, tu gdzie? No wyjdę. To wiesz gdzie to jest. Ja nie widzę. No ale czujesz chyba. Ja nie wiem. Tu. Ja. O, ja. Dobra. Proszę. Klucza mi oddaj, jestem zabronowany na stałe. Na policję idź. Proszę. Proszę się nie kłóci, panowie. Gdzie koperta od tego jest? Ja pytam. Major otwiera. W dupie. U Murzyna. To dawaj kopertę mnie, a nie w dupie u Murzyna. Na policję dzwoń. Dawaj kopertę. Cię. To masz, kurwa. Ja tak robię. Ale od tego mnie chodzi. Od tego. A to tylko tam jest. Tam było. A nie od tamtego. Od tego, no to żeś to otwierał chyba. Nie, to on otwierał. No to ta koperta. Tak. To ta koperta? Tak. O co wy się panowie kłócicie? Kurczę, cholera jasna. Major. Ja chcę do więzienia iść. Już. I tak samo ty. Nie było specjalnie tam coś kładam. Toż ta koperta. Ja tylko po... I szanowne państwo. Sam mówiłeś, zabij mnie, zabij mnie. I mało nie zabiłeś. O, mało nie zabił. Tak. Tak. Srak. Proszę to następne pocztóweczki. Próba samobójstwa to musisz. Proszę się nie kłócić. Proszę, proszę tylko rozmawiać ja grzecznie. Chciałem pieniążki schowy do portfela. Tak. No chowaj. Kluczy nie mam, kurwa. Już teraz będę wychodził oknem, kurwa. Bo ty nie będziesz mieć, kurwa, trzymał, kurwa, w więzieniu. Może klucze w pralce gdzieś leżą. A, w pralce. Ja nie prał, kurwa, tu leżały na stole. Dobrze, wracamy do obejrzenia pocztówek. Trochę atmosfera jest napięta, ale nie trzeba się kłócić. Przede wszystkim nie trzeba się kłócić, panowie. Pan major wie, że nie trzeba się kłócić. Ja wiem, ja był, widziałem, jak szurnęłem mu całe te i to... Ale tam leko, łaski dla każdego z nas. Rok cały, o, a na ty... Też ja widzę, że się nic nie stało. Czasem śpiewający. Nic dużego się nie stało, Krzysiu. Ja pokażę tobie kartę. A co karta? Ty pokaż łeb, a nie kartę. Bo ja kartę mogę ci pokazać, ja bym cały pocięty. Ja też mam, ja tobie nie uderzyłem. Ja byłem... Ale i ty dla mnie też nie. Ani ty dla... Ja tobie też nie. Czy uderzyłem cię? Kiedykolwiek? W kolędach moc... Majer cię też nie uderzył. Trzy żebra miał połamane. Mam papiery, kurę. Ja ciebie, dwa. Ja ciebie ani razy nie uderzyłem. Może ty nasłałeś wtedy, a skąd mam go wiedzieć? Kład. Jakby... Dobry kubek, cholera. Dobry mocny! Kubek. Mocny. Dobry. Mocny! Zmieńcie się! Super kubek! Super kubek! Super kubek! Powiedz, kubek nie jemno, a głowa prezydenta jemnęła! I od ucha do ucha się śmiejcie się! No! Nastaw kamerę na ciebie, jak się śmiejesz! Nastaw! A nastawię i no i zaśmiej się! No już się uśmiechnę pewnie, no, że tak. No, uśmiech się! No, uśmiechnąłem się. Jareczku, zasrany! O! Widzisz! Ubliżasz, ja ci pomagam, a teraz obliżasz. Nie obliżał! No? Też tak się stało! To ja ci pomagam, a ty mówisz tak. Zasrany! Tak! Nic tobie się nie stało. Nic? Nie. Nie? A co się tobie stało? Nie, dziękuję bardzo. To teraz wyjdziesz z tą kamerą. No i wyjdę. No, nie będziesz nagrywać tutaj. No to nie będę nagrywać. Będziesz sam nagrywał, sobie działał. Panie, a my z majorem będziemy działać. Tak, masz sygnał, puścisz i... Że... Dostałem kubkę prosto w głowę i będę prosić panu. Ale co, strzeli wszystko? Strzeli, 3,5 cm długości rana mam rozwalone. Głębokości. O tak o, bo kubek weszedł.
O Jezu. Masakra. Karetka była. Policja była. Nie zabrali. Ja go jadę na trójkę. Z kartą informacyjną szpitala. To obdukcję pan masz. Proszę? Obdukcję pan masz. Jeszcze będą kierować mnie na obdukcję. Daj pan spokój z policją. Ale nie. Pan nie, nie. Ja jemu nie podaruję. Powiedziałem. On musi znaleźć się albo na leczeniu, albo gdzie. Teraz policja, bo ja już nieraz policję ostrzegałem. Jeżeli coś się stanie się mnie, przez majora, to my odpowiecie. Teraz stało się, jest dowód, rozbita głowa, szyta. A wiesz pan co? Mogą mu dać zakaz zbliżania się do tego miejsca. Nie. Nie? Jego zatrzymają. No tak, no tak. Jego złapią i policja zatrzyma, normalnie będzie w areszcie siedzieć, na Kopernika. Do sprawy. Pójdzie sprawa do sądu. Mam adwokata, dostanie od 5 do 15 lat bite dostanie za użycie rzeczy niebezpiecznej, uderzenie w głowę, żeby trochę brakowało do ciemia. Wie co to do ciemia? No tak, to no tak, no to już o, jest. Tu, tu. No. Tak, tak. Tu, żeby tu uderzył kubkiem, po mnie byłoby. No to. Po mnie byłoby. On, ostrzegam jego, ostrzegam was wszystkich, przed Wojciechem S, a inaczej majorem, nie zbliżajcie się do jego, bo on zażywa narkotyki, alkohol pije. Razem to pomieszane trucizna z alkoholem, to w głowie robi się zamęt. No tak. Odbijają jemu klepki inaczej. I bardzo proszę, ażeby na jego uważać wszyscy, żeby nie zbliżali się do jego, nie wynajmowali jemu mieszkanie, tylko on znajdzie się na Kopernika i będzie siedzieć. Będzie siedzieć, ale pójdzie na leczenie. Natychmiastowe zarządem z tego powodu, że on jest leń śmierdzący, od razu powiem, ani drzewko nie umiał rąbać, ani piłować, a udaje dla kobiet, jak dzwonią do jego kobiety, że ja pracowity, że ja miskę myję, że ja to robię. I szanowny pan, tu chcę kończyć, że naprawdę ten człowiek jest niebezpieczny. I uważajcie, kobietki, ostrzegam was, on nie umie zrobić nawet bigosu. On nawet bigosu nie umie pokraić kapusty, nie umie poszatkować na tarce, zetrzeć marchewki, pietruszki, selera. Nic nie umie. On jak był kucharzem chyba, czy nie? Proszę? Był kucharzem, czy nie? Kiedy? On? Nie? On tak był, on pomocnikiem był. A wie pan co to pomocnik? No. Podaj przynieść, wie pan co pozamiataj, to? Pozamiataj, tak jak pan powiedział, podaj kapustę, podaj marchew, podaj to. Obierz ziemniaczki może, to jeszcze może i to ziemniaczki nie umie obebrać nawet. I wy szalejecie, zanim piszecie do jego listy. Przestańcie do jego listy pisać, kochane dziewczyny, kobiety. Bo jak chcecie mieć mężczyznę naprawdę, który umie zrobić wszystko, to ja jestem.